Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Dzisiaj jestem pierwszy raz w tym sezonie na łowisku Kuterport w Nieznanowicach. Jestem tutaj w ramach środowych, wakacyjnych spotkań z teamem Pana Ryby. I moi drodzy, tradycyjnie, jak to bywa u mnie, pierwsze rozłożyłem sprzęt, a później kamerę. Dosłownie 3 minuty od zarzucenia wędki pierwsze branie. Później kolejne brania były dosłownie z opadu. Nie szło łowić na dwie wędki. I znowu kolejne branie. I będziemy Wam dzisiaj pokazywać te piękniejsze rybki, bo na tym stawie, na tym dużym stawie jest bardzo dużo tej mniejszej ryby, karpia handlowego, ale też zdarzają się takie właśnie bonusy w postaci karpi powyżej 10 kg. Później Wam pokażę w ujęciach z lotu ptaka nową infrastrukturę na tym łowisku. Jest tutaj kąpielisko. No, troszkę się pozmieniało od mojego ostatniego pobytu. Ale szaleją te rybki. O! I taka czwóreczka już któraś z kolei trafiła się. A później będziemy wyciągać siatki, to Wam właśnie te rybki pokażemy wszystkie. No i fajny taki dwukilowy karp. Ale strasznie walczą. Dzięki. Kuba, masz tam rybę na haku? Mam. Na wędce? Super. Dobra, ja też coś tutaj mam. Moja będzie fajna, taka powiedzmy 5-kilowa. Ale dzisiaj wędki się uginają. Odjeżdżają, moi drodzy, non-stop. Frajda jest niesamowita. Trochę już mamy w tej siatce. Za chwileczkę Wam pokażę, tato, czym tak naprawdę zajmujemy się na takich spotkaniach środowych z teamem Pana Ryby. Będziemy pokazywać Kubie, jak wiązać prawidłowo zestaw. Czyli po prostu też szkolimy młodzież. Kuba, jak Ci się holuje tą wędką do 130 gramów? Troszkę za duża na Ciebie ta wędka, co? Troszkę, ale taka. Właśnie, fajna, co? Moi drodzy, z tego miejsca już troszeczkę filmów nagrałem. Możecie sobie zobaczyć piękne karpie, piękne amury, piękne ilości, które złowiliśmy w ciągu dnia. Chyba rekord był ponad 150 karpi. Łowisko jest przerybne, przewspaniałe. Później też porozmawiamy o zmianach na tym łowisku, o infrastrukturze. Jak widzieliście we wcześniejszych moich filmikach, naprawdę łowiliśmy tutaj karpie 10, nawet 15 kg. Zdarzały się. Dużo jest tutaj handlówki, ale też widzę, że dużo takich karpi 5-6-kilowych dzisiaj się już trafiło. No ładny. Później też Wam powiem, na co dzisiaj łowię i co było najskuteczniejsze, ale to może w podsumowaniu. O, dzięki. Czyli co, mamy trzy rybki na raz? Norbert, Kuba i teraz ja. Trzy rybki na raz. Tak tutaj się dzieje. Na takich spotkaniach z teamem Pana Ryby szkolimy młodzież, jak na przykład przygotowywać zestawy. Chcemy, żeby już na drugim spotkaniu, na drugiej wyprawie wędkarskiej sami wiązali przypony. Przypony czy też zestawy? No to Kuba, ja tylko będę podglądał, czy prawidłowo to robisz. Dobra, i węzeł robimy. W jaki sposób robisz węzeł? Na 10. O, Norbert, to moi drodzy, już nie wiem, którą rybę holuje. 8 razy, czy? Wiesz co, zawiń sobie 8 razy, tak? Przewlekasz sobie żyłkę przez krętlik. Wiesz co, on w ten sposób. Przytrzymujesz sobie tutaj i teraz tak, o, krętlikiem ruszasz parę razy, wiesz? Ciach, o, w ten sposób, no, sam rób. No i elegancko, i masz już gotowy. Teraz nożyczkami sobie obetnij nadmiar żyłki. Zostaw sobie troszeczkę więcej tej żyłki tutaj, żebyś nie przy samym węźle go ucinał. To teraz nabijaj zanętę i przynętę do podajnika i chciałbym sfilmować, jak coś pięknego holujesz. Sprawdzimy, czy masz dobrze domoczony pelet. Bardzo dobrze. 909. A, widzę. 909 Dark. Bardzo dobrze. Dobra, i nie dobijaj mocno, bo ona jest dobrze już przygotowana. W sensie jest dobrze domoczona.
Nie musisz mocno dobijać, ona się będzie fajnie formować i fajnie szybko obsypywać wokół podajnika. Bardzo, nie, ja cię nie będę rzucał, ty sobie sam rzucasz. Chciałem ci właśnie pokazać taką technikę, gdzie możesz uzyskiwać w miarę dalekie zarzuty. Już widzę taki malutki błąd, że za wysoko podciągnąłeś podajnik pod szczytówkę, wiesz? Troszeczkę sobie, o właśnie, dokładnie. Wtedy ta wędka będzie ci się lepiej ładować i będziesz miał dalsze zarzuty. No. Dobrze, czyli przytrzymujesz sobie, ok. Cel i pal. Pięknie. I co? Bez problemu ci doleciało do klipsa, nie? No ale poleciało tam. Ale nic nie szkodzi. A dobrze, bo wiatr, bo miałeś na klipsie. Ale. Bo wcześniej rzucałeś troszeczkę inną techniką i ci bliżej zestaw leciał. Między innymi takim plusem takich spotkań jest to, że ja przywożę różne sprzęty do testowania. Wędkarze, którzy są tutaj obok, siedzą na stanowiskach obok, mogą sobie potestować, czy kosze do podbieraków, czy sztyce, czy porzucać wędką, posprawdzać właśnie, jak wędka pracuje na żywo podczas holu, czy podczas zarzucania. Moi drodzy, Norbert do tej pory łowił na tą sztycę krótką. Tak, jest 1,80 m. Fajnie ci się podbierało tą sztycą? No troszeczkę za krótka, jak na moje wędziska, niestety trzeba było się troszkę męczyć, bardzo blisko rybę zaholować. No i był problem, częste spinki przy ostatniej fazie holu, przed podebraniem, dlatego też zdecydowałem się. Poprosiłem Jarka, żeby przywiózł mi dwie sztyce na próbę. Przywiózł mi sztycę Mikado teleskopową o długości 3,3 m, chyba Mikado Explode, tak? Explode, dokładnie. Tak jest, oraz tego oto flagmana. Squadrona. Squadrona 400. Jest to wędka akurat, jest to sztyca nasadowa. 4-metrowa. 4-metrowa, dokładnie. No i spróbowałem sobie jedną i drugą, no i wybór padł na tą sztycę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest dłuższa, a po drugie jest bardzo wygodna, dzięki czemu zaraz po podebraniu ryby możemy sobie tutaj tą sztycę sobie możemy rozłożyć i sobie bardzo fajnie zanieść rybkę na mat. Także dokonałem takiego wyboru i myślę, że będę z tego zadowolony. Moi drodzy, nic dodać, nic ująć. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o sztycach różnych innych i koszach podbieraków, to zapraszam właśnie na filmik. O, tutaj w tym rogu jest link do tego filmiku. Ja nagrywałem taki obszerniejszy materiał, zobaczcie sobie. A później będziemy testować wędkę Legenda do 100 gramów o długości 3,60, ale w tym momencie idę do Kuby, bo właśnie przed chwileczką sobie zarzucił zestaw i holuję. Karaś? Może być karaś, ale może i być karp, wiesz? A to jest karp chyba pełnołuski. Powiedz mi, jakie miałeś branie? Atomowe? Zrywające wszystko. Wędkę wciągało? Mhm. Super. Dzisiaj pierwsza rybka. Proszę bardzo, moi drodzy, samodzielnie zawiązany zestaw. 3 razy ukłucie. 3 razy ukłucie w palec i rybka jest. Kuba, gratulacje. Mata jest? Mata jest, super. Straty na rybach muszą być właśnie. Prawie że nowe spodenki. Rozgnieciona moja zanęta. Twoja zanęta rozgnieciona? Stanąłem? O, widzisz, właśnie dlatego się nie kładzie nic pod nogami. Musisz jeszcze raz sobie nabić. Dobra, mocno się zahaczył. I potem do siatki? Tak, pokażemy później cały nasz wspólny urobek tutaj. Norbert uczy swoją dziewczynę łowić ryby. Patrycja, no jak tam? Fajnie? No już jej się podoba, no to fajnie. Już chłop uratowany, będzie miał kampana do wypraw wędkarskich. Zachęcam do takich wspólnych wypraw. No a przy okazji można właśnie wspólnie z narzeczonym czy z mężem spędzić fajnie czas na łonie natury. Coś pięknego. Moi drodzy, króciutko o zestawach. Mój zestaw dzisiaj zbudowany jest z podajników o gramaturze 40 i 50 gramów. 40 mam do wędki tej kormorana do 150 gramów. Ona właśnie świetnie się ładuje z podajnikiem 40 gramów.
Natomiast do składrona do 130 gramów mam tutaj podajnik 50, mogę mieć też 60, ale 50 też fajnie się ładuje. Tutaj Kuba właśnie w tym momencie znowu ma atomowe branie. Kuba, tak? Za chwileczkę będziemy zbroić, moi drodzy, wędkę Legenda do 100 gramów czy 60. Norbert, będziesz zbroił? Dobra, właśnie mówisz, że brania nie pozwalają zbroić wędziska, ale słuchajcie, mamy dzisiaj cały dzień. Najpierw trochę połowimy, bo ja już osobiście tydzień czasu nie byłem na rybach, więc jestem głodny, że tak powiem, holowań ryb. Jeśli chodzi o zanętę, moi drodzy, mam ze sobą pelet zawodniczy Złota Rybka, pelet plus Złota Rybka 909 Dark ciemną i mam też 404 i 505, dlatego że 404 i 505 były zrobione jako jedne z pierwszych zanęt przeze mnie i były tutaj testowane i one po prostu świetnie się sprawdzały. I nic się nie zmienia. Po roku czasu dalej świetnie tutaj pracują. Kuba tam holuje elegancko. Kuba dzisiaj będzie zmęczony, będzie dobrze spał. Raz, że jest nad wodą, a po drugie, że zmęczy się holami tych rybek. Bardzo dobrze. Zobaczcie, jak Kuba prawidłowo holuje, czyli optymalnie odpowiednio ustawiony hamulec na kołowrotku, żeby nie zerwać ryby. No i już teraz jest ostatnia faza holu, więc holuje do góry, ale przedtem właśnie holował bardzo ładnie dołem, po to, żeby ryba nie spinała się tak szybko. To jest takie duże prawdopodobieństwo, że właśnie ryba się nie zepnie, jeśli jest bardzo długo holowana dołem, a jak ona podchodzi do góry, pod wierzch, wtedy zaczyna szaleć. I wtedy jest ten moment też taki niebezpieczny, kiedy ryba właśnie, która jest podciągana do góry, może się wypiąć, po prostu... Ciekła. No. Nie, amorka. Mocne, co? Mocne. Ale bardzo dobrze, Kuba, bo masz świetnie ustawiony hamulec, więc nie będzie żadnej spinki, nie będzie tutaj zerwania żyłki, ryba będzie chciała odpłynąć, to odpłynie, troszeczkę ją zmęczysz, a ja muszę podejść do mojej wędki, bo mi wędkę wciąga. Za mną jest kilka nowych domków, które możecie sobie wynająć, przybywając na to łowisko, bo nie tylko możecie tutaj przyjechać na ryby, ale także na wspaniałą, nową, czystą plażę, która ostatnio była bardzo mocno oblegana, także jak tylko będzie pogoda, cały Kraków tutaj się zjeżdża, no oczywiście w cudzysłowie. W tym roku takie miejsca zdobywają swoich zwolenników ze względu na to, że dużo Polaków zostaje w Polsce na wakacje właśnie krajowe, dużo mniej osób wyjeżdża za granicę, a na Kuterporcie jest rewelacyjna alternatywa. No co prawda może nie Chorwacja, ale prawie. Zapraszam Was teraz do środka, pokażę Wam kilka slajdów, kilka ujęć z tego, jak właśnie domki wysokokomfortowe wyglądają w środku. I właśnie podążam w stronę pierwszego domku. Słuchajcie, taras z drewna, ale salon jest przeszklony z widokiem na staw, na jezioro. Jest tutaj główna brama wjazdowa. Każdy domek ma parking, swój własny parking. Tutaj akurat jest na dwa samochody. Także pod samym domkiem parkujecie samochód. Tu tutaj to jest aneks kuchenny z salonem połączony. Bardzo stylowo to jest wszystko zrobione. Tutaj za mną są drzwi tarasowe. Odsuwacie sobie elegancko i wychodzicie sobie na taras, na świeże powietrze. Na górze są sypialnie. Tutaj może maksymalnie 6 osób być w tym domku, więc jest 4 osoby w sypialni i 2 na dostawce tak zwanej. Zobaczcie, jak to pomysłowo jest zrobione. Są właśnie takie rolety, może nie rolety, ale zasłony. One tutaj w tej chwili wyglądają jak żagiel, prawda, na statku. Ale wystarczy tutaj odczepić z tych haczyków
No i wtedy, kiedy nas sąsiad chce podglądnąć, to nie ma szans, oczywiście zasłaniamy się tutaj. I mamy, moi drodzy, intymny kącik. Aha, tam jest z zewnątrz, można sobie właśnie też zasłonić, żeby z tej strony nas nikt nie podglądał. Aneks kuchenny, tutaj jeśli chcecie sobie we własnym zakresie coś gotować, to jak najbardziej kuchnia jest tutaj. Płyta indukcyjna, zlew. Tutaj w szafeczkach są talerze, ciepła woda, szklanki, wszystko. W sztućce na pewno są. Tak, sztućce są. Także, moi drodzy, tylko swój własny prowiant. Lodóweczka też na pewno gdzieś tutaj jest. Gdzie jest ta lodóweczka? Nie, no musi być, a lodóweczka jest jak najbardziej. Także swój własny prowiant przywozicie, gotujecie sobie, a jeśli nie chcecie sobie gotować, to zapraszamy do restauracji. Jest tutaj też restauracja, gdzie możecie sobie zamówić dowolne danie. Elegancko, łazieneczka, prysznic, kurczę, prysznic duży, dwuosobowy nawet. No a teraz podążam tymi pięknymi schodami na górę. Zobaczycie, jak wyglądają tutaj sypialnie. No i, moi drodzy, na górze mamy dwie sypialnie. W każdej sypialni są dwa łóżeczka. Elegancko, pięknie. O, tutaj w jednej sypialni mamy też taki mały balkonik. Można sobie wyjść na przykład na dymka. Niektórzy lubią spacery po górach, niektórzy lubią powędkować, ale też jest tutaj piękna i czysta plaża, gdzie można popływać. Zobaczcie właśnie kilka ujęć z lotu ptaka. To jest finał holu. Ja ci podbiorę, pomogę ci. Właśnie Norbert dzisiaj testuje nowy sprzęt. Sprawdza przed zakupem, czy leży mu w ręce, czy nie leży mu w ręce. Norbert, i jak? No, na razie wrażenia są bardzo pozytywne. Kijek fajny, sztywniejszy od mojego Stingera. Na pewno dłuższy troszeczkę. Tak, fajniej jest wyważony, lżejszy. Jest to niewątpliwie co najmniej dwie półki do góry od Stingera. Legend to jest taka, powiedzmy, półka ponad składronem. Pierwsze, powiedzmy, jest S-Canal, później jest Cassmaster, później jest Legend, później jest, przepraszam, Squadron i później jest Legend. Więc to jest taka fajna półka, takie jest już takie, można powiedzieć, zawodnicze. Sztywniejsze są, prawda? Tak jest, zdecydowanie sztywniejsze. Te kije są też takie, powiedzmy, dystansowe. One mają bardzo szybką akcję. No wiadomo, że kij, który jest sztywny, ma zdecydowanie szybką akcję, czyli i szybko wygasza się szczytówka podczas wyrzutu. Tak samo podczas zacięcia. Zacięcie jest błyskawiczne, można powiedzieć. Nie trzeba dużego ruchu kija, żeby rybkę zaciąć. Czyli ta część szczytowa, że tak powiem, wędziska już szybko reaguje. Ty swoim okiem i pracą oceń ten kij. Co byś mógł o nim powiedzieć? Jest na pewno troszkę twardy. Pewnie, jak dla ciebie może być twardy, no. No bo jest to kij heavy feather, także heavy feathery generalnie są takie twardsze, bo ty masz kij do 60 gramów, prawda? Czy 30? No, więc jest masz na pewno dystansowy. Super. Bo ma wykrzywione przelotki trochę, to pierwszą. Słyszycie? Jaki profesjonalny, że tak powiem, tekst opowiada tutaj profesjonalnie Kuba. Przekrzywione przelotki, czyli kij jest dystansowy. No, do większych ciężarów. Wyrzutu, nie? Mhm. Moi drodzy, ostatnio wielu wędkarzy na grupie opowiadało o kijach Flagmana, że mają
stosunkowo małe przylotki. Moi drodzy, ja bym się z tym absolutnie nie zgodził. Dlatego, że kije flagmana, skwadrony, kasmastery, legendy, mówię o tych kijach niskobudżetowych, wcale nie mają małych przelotek. Porównajcie sobie na przykład przelotki do Kolmika F1, czy do na przykład popularnego kija Mikado UV-ki. Tam dopiero przelotki są małe. Tutaj na prawej wędce też prawdopodobnie już też są brania. A jest, ładna rybka. Kuba, twój rekord? Nie, mój to duży. 10 kilo. Proszę bardzo, super. No i mamy. W tym momencie chciałem, moi drodzy, opowiedzieć właśnie o kiju Legend 360 do 100 gramów. Moi drodzy, takie najpopularniejsze kije, jeśli chodzi o Legenda, jeśli chodzi o długości i gramatury, to są 360 do 100 gramów, 390 do 100 gramów i 390 do 150 gramów. Legendy mają bardzo szybką akcję. Są to kije z akcją szczytową, czyli krzywa ugięcia jest szczytowa, jest progresywna. Oczywiście pod ciężarem dużej ryby ten kij też pięknie się ugina. Absolutnie nie jest to parabola. Natomiast jeśli chodzi o właśnie tą akcję, jest bardzo szybka, czyli podczas wyrzutu szybko szczytówka się wygasza. Czy też podczas zacięcia ryby ten ruch samego zacięcia jest stosunkowo krótki. Nie znaczy to, że ten kij sztywniejszy nie może posyłać zestawów na dalekie odległości. Natomiast tutaj już z naszych obserwacji, czyli moich i Normerta, wynika, że do tej gramatury wędki powinno się stosować podajników o ciężarze około 50-60 gramów, dlatego że 40 plus, oczywiście zanęta, jest za lekkim zestawem, żeby posyłać na dalsze odległości. Ten kij ma absolutnie bardzo dużo zapasu mocy. To jest kij naprawdę z dużym zapasem mocy. W związku z tym nie obawiajmy się stosować tutaj podajników 60-gramowych, wtedy, kiedy na przykład chcemy uzyskiwać dalekie dystanse. Jest to kij, można powiedzieć, zawodniczy, chociaż do pełnych parametrów kija zawodniczego troszeczkę mu brakuje. Uważam, że do tej wędki, do tego Legenda należy stosować podajnik większy. Dlatego z tego względu, że nie jestem w stanie nim podać dalej niż na przykład miękkim Stingerem, który ma tam, który jest lekkim federem. To jest feder ciężki, na przykład rzucam tak samo daleko jak tym Stingerem, więc trzeba by tutaj zastosować, moim zdaniem, podajnik przynajmniej 50-60 gram. Teraz mamy, wydaje mi się, większą rybkę. Kijek bardzo fajnie pracuje. Co pewnie widać na filmie, jest widać, czy jest twardszy. Bardzo, bardzo przyjemnie się ryby holuje. Zresztą ja z reguły holuję ryby delikatnie, nie siłowo, na spokojnie, bo to nie są zawody, więc nigdzie mi się nie śpieszy. Także no, praca kija jest super. O, teraz troszkę uciekło nam w drugą stronę. No, tak jest, moi drodzy, tutaj kierownik planu dobrze mi podpowiedział, że ocena tego kija będzie jeszcze bardziej obiektywna w przypadku, kiedy też wypowie się o nim osoba postronna. Tak jest. Norbert zaraz tutaj założy cięższy podajnik. Będziemy testować na cięższym podajniku. O, proszę bardzo. No i właśnie to, o czym mówiłem, czyli jak wędka zachowuje się podczas tak zwanego odejścia ryby. Tu mieliśmy właśnie w tym momencie pierwsze takie odejście bliżej tutaj brzegu. Aha, moi drodzy, jeszcze jedną rzecz chciałem wam dopowiedzieć, a może inaczej, bardziej sprostować, bo w poprzednich filmach mówiłem o długości przyponu strzałowego, żeby był, no, dwie długości wędziska. Słuchajcie, a nawet taka poczwórna długość strzałówki, czyli 4 razy wędzisko, pomoże wam na przykład przy podbieraniu ryby. Kiedy macie na przykład zestawy delikatniejsze, czy też żyłkę delikatniejszą, przy podciąganiu już końcowym nie będziecie się musieli bać, że żyłka się urwie, czy też cokolwiek innego stanie się z zestawem. Wtedy macie takie bezpieczeństwo podbierania ryby. No oczywiście wiadomo, że trzeba mieć optymalnie ustawiony hamulec przy kołowrotku. To jest najważniejsza sprawa, ale jeśli wam się na przykład zatnie i jest ryzyko zerwania tej żyłki, to właśnie ten przypon strzałowy przyczyni się do tego, dłuższy przypon strzałowy przyczyni się do tego, że ten zestaw wasz będzie bezpieczniejszy. Fajnie, fajnie. Jeszcze ta rybka tak pięknie walczy.
Woda w ogóle jest cieplutka, moi drodzy. Nie będę wam absolutnie opowiadał o technice szukania ryby na tym łowisku, bo tutaj nie ma techniki szukania ryby na łowisku. Tutaj, moi drodzy, gdzie rzucicie, tam rybę złowicie. No i widzicie, słuchajcie, i dzisiaj bardzo dużo tematów jest złożonych, bo wybrał sobie Norbert sztycę 4-metrową. Zobaczcie, jak fajnie w tych warunkach i komfortowo podbiera się rybkę. A teraz, proszę bardzo, wypinamy i rybka idzie na matę. No i moi drodzy, bezpiecznie rybki z powrotem trafiają do wody. Nie będziemy już ponownie wrzucać ryb do siatki złowionych, bo jeszcze tu będziemy cały dzień. Ale możecie sobie wyobrazić, jak będziemy dziś jeszcze do godziny 18, ile jeszcze może tych ryb tutaj być złowionych. Moi drodzy, i przytrafiła mi się tutaj bardzo sympatyczna niespodzianka, bo siedzimy sobie tutaj i łowimy rybki i nagle przyszedł Maciek Adamus z grupy BNS. Przyjechał po prostu tak sympatycznie nas tutaj odwiedzić, bo wiedział, że dzisiaj jesteśmy i po prostu przyjechał na ploty. A ja go po prostu troszeczkę wykorzystałem, bo akurat trafiło się podwójne branie. To sobie właśnie holujemy w tej chwili rybki. Powiem, moi drodzy, że będziemy powolutku kończyć dzisiejszą przygodę, dlatego że idą chmury. Już jest późne popołudnie. Szczerze powiedziawszy, już naprawdę nas bolą ręce od holowania ryb. Nie liczyliśmy, naprawdę nie liczyliśmy. Widzieliście tylko poranne, że tak powiem, liczenie, może nie liczenie. Pokazywaliśmy, ile tej ryby złowiliśmy w ciągu trzech pierwszych godzin tutaj łowienia. Jeśli chodzi o intensywność brań, nic się nie zmieniło. Nie możemy się tylko przebić przez te mniejsze karpie, chociaż zdarzyło się parę takich piątek, szóstek, siódemek, może nawet i ósemek, ale w większości właśnie są te karpie 2-3 kg. No i kroczki, które widzicie tutaj na załączonym obrazku. Maćku, często tutaj bywasz na tym łowisku? Ostatnio mało, ale dawniej bardzo często. I też bardzo fajne łowisko do łowienia. Obfite w rybki. Oj, ryb bardzo dużo. Już pobierak dziurawy. Tak, dzisiaj go wyeksploatowałem. To już ostatnia rybka. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. A gdzie? Tradycyjnie jeszcze nie wiem. Za tydzień jesteśmy nad Stawami w Siedliskach. Tam mamy trzecie spotkanie w ramach wakacyjnych śród z teamem Pana Ryby. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Hej! Ten może mieć koło dziewiątki.